We'll be right back.
Witam Was serdecznie. Dzisiaj parę słów o akumulatorowej przycinarce łańcuchowej. W okresie wczesnowiosennym używałem ją do przycinania drzew i krzewu przez około 2 tygodnie. Zaraz wrócę, dlaczego tylko 2 tygodnie. Ogólnie przycinarka jest poręczna, lekka i wygodna. Ułatwia pracę, w której sekator nie daje rady. To były plusy, ale są i minusy. Wracając do już wspomnianych 2 tygodni. Podczas pracy naładowane baterie do pełna jeszcze dawały radę, ale już po kilku minutach potrafiła się zatrzymać. I tak kilkanaście razy, aż w ogóle przestała działać. Mimo to, że była na gwarancji, sprzedawca wolał zwrócić dużą część pieniędzy, niż żebym ją z powrotem odsyłał. Okazało się, że podczas zatrzymywania urządzenia podczas pracy przepaliły się po 2 ogniwa w każdej baterii. Tak czy tak, z 2 zrobiłem 1. Nadal ją używam, ale całkowity koniec jest bliski. Koszt nowych ogniw na 2 baterie to około 200 zł, więc każdy może sobie odpowiedzieć, czy warto w ogóle kupować tą przecinarkę z tymi wadliwymi bateriami. A i jeśli ktoś myśli, że krawędź przecinanej gałęzi będzie nieposzarpana, może się zajść. To tyle w sprawie tej przecinarki. Jak te informacje były dla Was przydatne, naciśnijcie łapkę w górę lub zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.